to będzie skąd filmu, ale dostałem 1000 zł od jednego widza. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Siemaneczko wszystkim, witam was ponownie, z tej strony Gajwer. Oczywiście standardowo się muszę przywitać, żeby wiadomo było, kogo oglądacie, nie? Lewa dla skuterów, o, jakaś dziewczynka. No, ogólnie to co, jest piękny dzień. A dlaczego? Ponieważ mamy w Częstochowie około 26 stopni. Jest naprawdę mega ciepło. A że skończyłem dzisiaj pracę troszeczkę wcześniej niż zwykle, troszeczkę, no to skorzystałem z okazji i stwierdziłem, że się muszę przejechać chociaż troszkę, bo przecież no ile można wysiedzieć w domu, nie? Ogólnie no to jeszcze będę wrzucał vlogi z Bobolic, ale chciałem wam wrzucić między tymi vlogami jakieś takie trochę coś innego, żeby nie było cały czas to samo. I co? I chciałem wam opowiedzieć o nowym projekcie, a raczej nowych odcinkach, które sobie wymyśliłem tak na szybko. Dzięki kolega, że zjechał tak ładnie. Wymyśliłem sobie po streamie, ponieważ dość fajnie wypadł stream. Nie wiem, czy wszyscy byliście, pewnie nie, no bo wyświetlenia streama to było, znaczy no, stream ma około 2,5 tysiąca wyświetleń. Czyli teoretycznie około 2,5 tysiąca, tam chyba około 3 może nawet, około 3 tysięcy osób zobaczyło tego streama, a vlogi widzi około 20 tysięcy. O! Ale bym jak zrobił. Widzieliście? Pokazał mi gościu, że mogę jechać, a tu z lewej auto. Jakbym tak wyjechał, zaufałbym gościowi i bym stracił motocykl. Tego streama zobaczyło około 3000 osób, tak około, bo wiadomo, że wyświetlenia to nie znaczy tyle osób to zobaczyło, bo tam niektóre osoby sobie mogą obejrzeć 2-3 razy, no ale około 2,5 tysiąca osób zobaczyło streama, więc nie za wiele, a vlogi oglądało około 20 tysięcy, od 10 do 20 tysięcy osób, także dużo większy odbiór mają vlogi, dlatego chciałem wam powiedzieć o moim pomyśle. Stream dość fajnie wyszedł, dlatego myślę, że możemy zrobić coś takiego jak ocenianie, promowanie kanałów. Może nie do końca to będzie takie ocenianie, ponieważ będziemy to tak oceniać z przymrużeniem oka. Mówię to w formie dwuosobowej, czy w formie my, w sensie, bo dlaczego? Ponieważ rozmawiałem z Bednarem, na pewno kojarzycie Bednara, bo wszyscy znają Bednara. I chłopak, w sumie to, no chłopak mogę powiedzieć, bo w sumie jest w moim wieku. Zgodził się, nawet wyraził chęć na to, żebyśmy sobie razem pooceniali te kanały. Aczkolwiek póki co Bednar będzie tylko wokalnie z nami na streamie przy ocenianiu kanałów motocyklowych, czy tam motovlogerów. No ale myślę, że zrobię jakąś zrzutkę, o której jeszcze nie wie, i zbierzemy się na jakiś dobry internet i kamerkę dla Bednara, żebyśmy mogli tą serię z promowaniem motovlogerów jakąś rozwinąć, ponieważ sam wiem, sam się borykałem z tym, jak ciężko jest wybić się na YouTubie. Algorytm YouTube'a jest chory, nie liczą się subskrypcje, nie liczy się to, jaki masz content, jak dobre robisz filmy. Liczy się tylko to, jak regularnie wrzucasz filmy. I to jest właśnie niefajne, ponieważ jak wiemy... Sorry, ale mnie coś zaswędziało, musiałem się posmierać. Jak wiemy,
jesteśmy osobami dorosłymi, nie utrzymujemy się z YouTube'a, więc mamy każdy swoją własną pracę, ewentualnie firmę, no i zajmujemy się tym i to jest nasz główny cel w życiu, żeby zarabiać pieniążki, żeby mieć się z czego utrzymać, a YouTube to jest tylko takie nasze hobby, no bo jak wiemy, no to my się nie utrzymujemy z YouTube'a, no. Jakbym miał wam powiedzieć, jakie mam zarobki z YouTube'a, samego YouTube'a, bo już nie powiem o tym, co się stało ostatnio na streamie, ale to do tego też dojdę. Jeśli chodzi o same zarobki na YouTubie, to w sumie mogę wam powiedzieć, no bo to jest w sumie, bo niektórzy mogą sobie wyobrażać, że nie wiadomo jak dużo zarabiam, bo mam 10 tysięcy subskrypcji, znaczy no tam 12, no nieważne, no mam 1,5 miliona minut wyświetleń na miesiąc, no ogólnie no dość fajnie mi to idzie, ale szczerze mówiąc, dokładnie zarabiam w tym momencie według studio YouTube'a, tak się nazywa aplikacja studio YouTube, około $50 miesięcznie. Czyli jednym słowem zarabiam grosze na tym YouTubie, ale ja robię to przede wszystkim dla frajdy. Ja lubię tworzyć filmy, lubię nagrywać, kocham jeździć motocyklem, dlatego przede wszystkim robię to dla frajdy, nie dla kasy. Dlatego te zarobki póki co mi nie przeszkadzają. Fajnie by było zająć się tym całkowicie na poważnie, rzucić pracę i zająć się tym tylko i wyłącznie i zarabiać na tym grube tysiaki. No ale niestety rzeczywistość jest inna. Polski YouTube to są marne zarobki, nic na to nie poradzimy. I wyszedłem z wątku, nie wiem do czego zmierzałem, tak szczerze. Naprawdę. No zmierzałem do tego, że wszyscy pracujemy, bo nie zarabiamy na YouTubie, tak? Bednar sam też kiedyś na którymś z filmów, nawet to widziałem, mówił o tym, że zarobił bardzo mało na tym YouTubie przez ten długi okres czasu. Ja tak samo, szczerze powiedziawszy, na YouTubie jestem około 5 lat. Zacząłem mój kanał rozwijać od Gajber Motocross. Jeździłem na crossie z ekipą Green Racing Team. Nagrywałem z nimi jakieś filmy, znaczy najpierw sam, później z chłopakami, bo chłopaki zobaczyli, że nawet mi to wychodzi, więc w sumie się to przyłączyli, nagrywali ze mną. Materiały mi dawali też nieraz, żebym zrobił jakiś wspólny film. No i tak to leciało i szczerze powiem, nagrywałem te vlogi motocrossowe, znaczy to nie były vlogi, no filmy z motocrossu. No i tak przez 4 lata praktycznie osiągnąłem próg chyba około 700 subskrypcji i to było chyba wszystko, co mogłem osiągnąć. Dopiero motovlogi, czyli Kawasaki i vlogi z motocykla pozwoliły mi się dość mocno wybić na tym YouTubie i nagle w ciągu jednego sezonu z 700 subskrypcji zrobiło się 12 tysięcy. Dlatego, o już wiem o czym mówiłem, dlatego sam osobiście wiem, jak jest się ciężko wybić na YouTubie. Dlatego, Jezu, za dużo gadam, za dużo mam myśli na sekundę, nie mogę się skupić. Jeszcze na dodatek jadę tym motocyklem. Kusi mnie, żeby na jedno dać, ale nie. Właśnie sobie pojadę tak spokojnie, gdzieś tutaj pojadę, żeby też z wami pogadać, bo nie lubię gadać przed komputerem. No i co, wracając do tematu. Dobrze wiem, jak się ciężko jest wybić na YouTubie. Wiem, jak jest ciężko zdobyć osiągi, bo tak jak mówię, nie liczy się to, jakie robisz filmy, nie liczy się to, ile masz subskrypcji. Tak naprawdę liczy się to, jak wrzucasz regularnie, ile YouTube na tobie może zarobić. To, jak długie robisz filmy, to, czy używasz w filmach muzyki z prawami autorskimi, ewentualnie, czy są jakieś wulgarne słowa, czy niewulgarne słowa, no wszystko ma znaczenie. Algorytm jest tak napisany, nikt dokładnie nie wie, jak to wygląda jeden do jednego, jakie są przeliczenia, nikt nie zna algorytmu YouTube'a, każdy tylko może sobie przypuszczać, tak samo jak ja. Po prostu wiem z własnego doświadczenia, z tego, co ja już odczułem na YouTubie, to filmy, najlepiej filmy odbierają się, kiedy mają około 10-15 minut. Są bez przekleństw, bez muzyki płatnej, bez jakichkolwiek wstawek z prawami autorskimi i wtedy takie filmy, nawet u mnie na kanale można cię zobaczyć, osiągają dość duże osiągają dość duże wyświetlenia, no ale to wszystko jest trochę przykre, no. Każdy by chciał tworzyć takie filmy jak chce i żeby każdy mógł obejrzeć sobie takie filmy, a najlepsze jest jeszcze to, że ostatnio jakoś weszło coś na YouTube'a, jakaś poprawka chyba czy coś i
i tak naprawdę żadne nowe kanały się nie pokazują, żadne nowe kanały motocyklowe czy jakiekolwiek inne kanały na YouTubie nie są pokazywane, jest bardzo ciężko się wybić, ponieważ najczęściej YouTube promuje te osoby, które praktycznie oglądasz na bieżąco, no bo jeżeli obejrzałeś 10 vlogów Luczyna, czy 10 filmów Kajwera, czy nie wiem, 10 filmów Bednara, no to wtedy YouTube promuje te filmy od Bednara, żebyś dalej oglądał, bo wie, że ty to oglądasz, więc wie, że jak będzie to promować, będzie pokazywać ci miniaturki od Bednara, czy od Gajwera, czy tam od Luczyna, no to wtedy wejdziesz w ten film i obejrzysz, poświęcisz te 15 minut, obejrzysz te parę reklam i YouTube na tym zarobi, dlatego też takie filmy promuje, a takich nowych, może nie, ale nowych YouTuberów, którzy dopiero zaczynają, jeszcze nawet nie zarabiają, czy ewentualnie wstawiają jakieś płatne muzykę, czy jakieś materiały z prawami autorskimi, czyli na przykład jakieś wycięte sceny z filmów, czy jakieś śmieszne wstawki, no to wtedy YouTube obcina zasięgi. Ja ostatnio mam problem z YouTube'em, nie wiem czemu, co się stało, ale chyba YouTube się na mnie obraził i wszystkie vlogi ostatnie, znaczy wszystkie, może nie wszystkie, 3-4 ostatnie vlogi YouTube mi zablokował zarabianie. Mam ograniczone, jak to się, czekaj, nieodpowiednie treści dla reklamodawcy. Możecie sobie zobaczyć ostatniego vloga z Bobolic, czy jeszcze wcześniejszego. Nie wiem, co tam jest takiego nieodpowiedniego dla YouTube'a. Myślę, że to jest całkowicie family friendly content, dlatego jestem zniesmaczony tym, że YouTube obcina mi zarabianie, które i tak już jest marne. Ale to już jest pal licho, bo i tak się mało zarabia, ale najbardziej mnie boli to, że jak obcina mi zarabianie, czyli YouTube na tym nie zarabia, to niestety obcina mi zasięgi i nawet można to bardzo łatwo zobaczyć, bo znaczy ja to widzę, bo wy tego nie widzicie, bo ja mam tam wszystkie statystyki i tak dalej i ja po prostu widzę to, że filmy, które mają zielonego dolara, czyli są w pełni zarabialne, czyli na nich mogę normalnie zarabiać, mają po 10-20 tysięcy wyświetleń w górę, a filmy, które mają pomarańczowy albo w ogóle mają przekreślony ten dolar, czyli właśnie ograniczone lub całkowicie wyłączone zarabianie, no to takie filmy mają po 2-3-5 tysięcy wyświetleń i ciężko jest zrobić więcej, naprawdę, to jest przykre, bo mam 12 tysięcy subskrybentów, a dociera to do 5 tysięcy osób, czy do 3 tysięcy osób, to jest w ogóle mindfuck, dlaczego tak się dzieje, jak to jest możliwe, no ale cóż, no YouTube już ma taką politykę, dlatego w związku z tym, że tak ciężko jest się wybić, ciężko jest nie tylko nowym youtuberom dotrzeć do nowych widzów, czy tam do widzów, ale też ciężko jest nam widzom, no bo ja też kiedyś byłem widzem, teraz już mniej oglądam, bardziej tworzę, ale nam widzom jest ciężko dotrzeć do tych nowych, może ciekawych kanałów motocyklowych, ponieważ no mój kanał też kiedyś był tak zwanym randomem, nikt o nim nie wiedział, a jak widzicie, no opłacało się wejść na ten kanał, tak skromnie mówiąc, bo tworzę dość ciekawe filmy, mam też do powiedzenia parę ciekawych rzeczy, tak samo jak i Bednar, czy można się ze mną pośmiać, tak jak z Luczynem. Powiem szczerze, nie wiem gdzie jadę, nie mam pojęcia gdzie jestem, ale dobra, tak się skupiłem na gadce, że nie wiem gdzie jadę, naprawdę, mam paliwo chociaż? Mam, a cały czas kręgosłup miałem, fajnie. Widzicie, jak jestem w pełni skupiony na tym, żeby z wami sobie porozmawiać. No, wracając, może tak, żeby nie było tak nudno na tym vlogu, to może jakaś guma. Bardzo ciężko jest właśnie dotrzeć do tych nowych motovlogerów, czy do tych nowych kanałów motocyklowych, znaczy związanych z motocyklami, czy motoryzacją. Jak już jedna osoba się wybije, to praktycznie wtedy tylko ją oglądamy, no bo tak na przykład było z Luczynem, kiedy wybił się Luczyn. W ogóle Luczyn to jest postać dla mnie
autorytet, można tak powiedzieć. No może to nie jest autorytet, bo to wiadomo, że to jest człowiek jak każdy inny i gada głupoty nieraz, ale chodzi o to, że zaczął tworzyć motovlogi na polskiej scenie YouTube'a. No i można powiedzieć, że to był taki jeden z pierwszych, a jak nie pierwszy, duży YouTuber, który prowadził vlogi motocyklowe, czy vlogi, czy filmy z motocyklami. I tak szczerze powiedziawszy, jak byłem młodszy i go oglądałem, to bardzo mi się to podobało i zawsze o tym marzyłem, żeby zacząć właśnie robić coś takiego, czyli zacząć montować filmy. Znaczy montować filmy to już wcześniej montowałem, ale nigdy nie docierałem do takiej publiki, do takiej widowni i zawsze o tym marzyłem i tak naprawdę Luczyn sprawił, że odważyłem się zacząć, że się odważyłem i zacząłem tworzyć takie filmy, jakie teraz tworzę dla Was, czyli vlogi. I czasami jak niektórzy piszą mi, że jestem podróbą Luczyna, czy jakąś marną kopią Luczyna, to jest trochę przykre. Owszem, może się tak zdarzyć, że kopiuję Luczyna, no bo no niestety, no filmy, no co, mam motocykl, jeżdżę, nagrywam, mam mikrofon, kamerę, no jestem podobny do Luczyna, nie? Bo jeszcze jakbym sobie kupił MT-07, to już w ogóle by wszyscy mówili, że jestem podróbą, a sam myślałem o tym motocyklu, ale gdzieś pieniążki mi na to nie pozwoliły, stwierdziłem, że Zetka też zajarombisty, znaczy, że Zetka też fajny motocykl, dlatego kupiłem Zetkę i nie żałuję, naprawdę polecam. No przykro, jak ktoś pisze, że jestem podróbką Luczyna, bo są takie komentarze, tak samo jak niektórzy piszą, że jesteś dawcą, albo że nienawidzi motocyklistów, tfu i w ogóle, nie wiem, albo cokolwiek innego. Są takie komentarze, ale takimi komentarzami się nie należy przejmować. No, mi się przykro, co sami robi, ale takie komentarze to w sumie nikną, wiecie, bo jest taki natłok pozytywnych komentarzy. Ludzie piszą, że naprawdę im się to podoba, że są to ciekawe filmy i tak dalej, to żyje się dalej, nie? Nie poddaje się, tworzy dalej. No i się udało. Trochę się wybiłem. I jest fajnie, jak to mówią, jest fajnie. No dobra, wracając do motovlogów, do kanałów związanych z motocyklami, no. Wiem, jak jest ciężko się wybić, co już mówiłem. Sam też byłem w tej sytuacji, w jakiej są nowi youtuberzy, motoblogerzy i chciałbym im pomóc. Wiem, że nie jestem jakimś mega fejmem. Wiem, że nie mam jakichś tam mega osiągów, tak jak na przykład Luczyn, ale mam chęć, mam pomysł, mam chęć na to i jakieś osiągi mam. Coś tam się dzieje, także zawsze to jest jakiś dobry początek. Jeżeli seria się dobrze rozwinie i osiągnie sukces, czyli popularność zdobędzie na YouTubie, no to w tym momencie automatycznie każdy nowy youtuber związany z motocyklami czy motovloger będzie miał szybki start, no dobrego kopa na wstępie. Robimy taką serię, można powiedzieć, że z Bednarem, no, można tak powiedzieć, ponieważ nie wiem, jak to wyjdzie, czy to wypali tak naprawdę z Bednarem, no bo fizycznie go nie będzie koło mnie. Będziemy się starać to jakoś zgrać, połączyć, żeby było go słychać. I tak jak mówię, może się zbierzemy na kamerkę, internet, żeby chłopak też był widoczny na tych streamach, by było fajnie. Takie wybicie się delikatne, no wiadomo, to dużo naprawdę da, bo jeżeli ocenimy kanał i powiemy, że jest naprawdę fajny, ciekawy i tak dalej, to ludzie zaczną na niego wchodzić. Samo to, że pokażę ten kanał na streamie, już da jakiś efekt. A jeżeli komuś powiemy, że nam się nie podoba to i to, no to taki młody motovloger czy youtuber weźmie sobie to do serca, mamy nadzieję, i będzie to poprawiał. I będzie tylko coraz lepiej, nie? Policja. Myślę, że nikt na tym nie straci. Jeśli udostępnicie to tego vloga, czy tamtego poprzedniego, ten poprzedni filmik, który jest tak mega krótki, nie wiem, tam trwa minutę chyba. Zrobimy jakiś tym hałas na tym YouTubie. Ja już myślałem, żeby może jakoś zrobić jakiegoś crossa z Freezem, bo kupił ostatnio motocykl. Może nauczyć go jazdy na kole, bo wiemy, że Freeze na YouTubie teraz rządzi, chyba nawet bardziej niż Kruszwil. A
lubię czasem sobie obejrzeć dla zabawy filmy z udziałem Freeza, bo tak naprawdę tworzy ciekawe filmy jak na ten swój wujek młody, bo jest dużo młodszy ode mnie, a naprawdę robi to dość profesjonalnie. Nie mówię, że ten content, to co tam na tym YouTubie robi, jest fajne i takie, nie wiem, porządne czy coś. No nie, to są głupoty tak naprawdę, ale przyjemnie się to ogląda, jest to takie dość ciekawe. Sam montaż, chłopaki montażyści naprawdę dobrze sobie radzą. Jak mówię, content nie jest jakoś szczególnie na poziomie, no bo to są takie filmy dla, można powiedzieć, nastolatków, dla tak zwanej gimbazy, brzydko ujmując. Dlatego też są taki content, no ale tak szczerze, no zamknięta droga, o kurde. No kto ogląda YouTube'a, no niestety musimy się z tym pogodzić, że najwięcej użytkowników YouTube'a to są właśnie ci najmłodsi. Dlatego no też musimy tworzyć taki content, żeby tym młodszym też się podobało. No ja mam taki content na pograniczu, no. Młody też tak, młodsi też dla siebie coś znajdą. No i starsi też. Najczęściej, pewnie tak jak i było ze mną, ci, którzy chcą zacząć przygodę z motocyklami, pewnie trafiają na mój kanał i oglądają filmy, po prostu nakręcając się na to, żeby sobie właśnie kupić taki motocykl. Ja tak samo robiłem, oglądając Luszyna też nakręcałem się na to, żeby sobie kupić i nawet właśnie zacząć nagrywać. I moi widzowie też tak sobie myślą, kurde, fajnie by było nagrywać jak ten Guyver. No i co, no dlaczego nie? Każdy może spróbować, jeżeli masz jakąś smykałkę, potrafisz coś zmontować, masz coś tam gadane, możesz coś powiedzieć, nie będziesz się jakoś za bardzo jąkał, czy tam dukał, czy mówił pod nosem, no to śmiało, bierz kamerkę, kup sobie kamerkę, no motocykl jeśli masz, to masz, jeśli nie masz, no to przykro mi, musisz kupić też, no i mikrofon do kamerki, no i już, i hulaj dusza, jak to mówią, tworzysz content. Mała rada, róbcie różne rzeczy, nie nagrywajcie tylko proste jazdy, tak jak ja teraz robię, bo to jest nudne. Pewnie połowa osób, które teraz mnie słuchają, już wyszła z vloga, bo nie ma żadnych dup. Nie jeżdżę na gumie, tylko pierdzielę od rzeczy, jak to mówią. Ale chciałbym się, w sumie, wiecie co, ja chyba się skupię trochę na jeździe, poczerpię radość z tej jazdy, zamiast gadać do was, bo 25 minut gadania, ja pierdzielę, ja będę musiał to zmontować jeszcze. No, także jeszcze raz, jest plan na nową serię, jeśli wypali młodzi, nowi motovlogerzy, młodzi, cały czas mówię młodzi, chodzi mi o nowych, nowi motovlogerzy, czy nowi youtuberzy o kanałach związanych z motocyklami, no bo wiadomo, ja się zajmuję stricte motocyklami, to jest coś, co lubię, co kocham, dlatego też mogę sobie pozwolić na to, by ocenić coś według mnie. A jeżeli miałbym promować każdy kanał normalny i tak dalej, to no to chyba bym musiał poświęcić na to swoje całe życie. Dlatego stricte związanymi z motocyklami kanałami chcę się zająć. No i takich nowych motovlogerów chętnie wypromuję, naprawdę. Sam będąc w sytuacji tych nowych, chciałem, żeby ktoś mnie wypromował. Odezwałem się do Luczyna, odezwałem się do paru innych youtuberów, nie będę tutaj wymieniał, nie chcę tutaj nikogo, że tak powiem, wytykać palcami. No i wiadomo, no to tak jak teraz jest ze mną, no jeżeli ktoś do mnie pisze, hej, halo, wypromuj mnie, no to no nie, no niestety, no nie mogę tego zrobić, bo jak zrobię to jednej osobie, to nagle wszyscy się odezwą. Dlatego też pomyślałem o takiej serii, gdzie będziemy się zajmować stricte promowaniem, ocenianiem kanałów. Będę to robił sam, ewentualnie z Bednarem, a może co odcinek będę robił to z innym. To też jest dobry pomysł. Możemy to zrobić tak, że co stream, czyli co odcinek, będę oceniał kanały z inną osobą. A może któregoś razu uda się zrobić to z Luczynem. To nawet dla mnie by był zaszczyt i ja bym się ucieszył bardzo.
to by też nie był głupi pomysł. Może z Bednarem bym nakręcił pierwszy, ponieważ wyraził chęć i widać, że pomysł mu się spodobał. Sam mówił, że nawet tak nagrał taki jeden odcinek, ale szczerze przyznaję się, bez bicia nie widziałem. No i dlatego myślę, że może z Bednarem zaczniemy, a później, kurde, może później, kurde, zaczniemy z tymi większymi motowlegarami, może któregoś dnia z Luczynem. Fajnie by było się z nim wspólnie pośmiać, pogadać, ocenić parę kanałów. Kurde, to by było coś. Luczyn, człowieku, weź się odezwij. Jak nie, to kurde, przyjadę tam do ciebie na gumie i zrobię z tobą porządek. Także tego. Kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł, że jeżdżę na gumie. Będę musiał to wyciąć później. No, także Luczyn, jeśli to dotarło do ciebie, to odezwij się, proszę cię. Albo może na razie nie. Na razie, może na razie z Luczynem nie. Może najpierw nagrajmy z kimś innym. A Luczyna zostawimy tak, jako taką wisienkę na torcie. Może tak zrobimy. No zobaczymy, no pomysł jest. Mam chęć, mam zapał na to, żeby to zrobić. Jak jeden z youtuberów, sami dobrze wiecie, mogę powiedzieć wprost, Whiteout mnie ocenił, to było mi bardzo przykro. Najpierw się wkurzył, nie wiadomo, wkurzył się niemiłosiernie na to, że mnie tak ocenił, zrobił o mnie odcinek, co najpierw mnie trochę śmieszyło, później się wkurzył, no bo wiadomo, że on też ma jakieś tam osiągi, odbiór swój i tak dalej, więc część jego widzów może w to uwierzyć, co on powiedział. Część widzów, którzy mnie nie znają, trafiając na jego filmik, może ocenić mnie pochopnie i później ciężko jest odzyskać reputację. Dlatego jak zrobił taki filmik, zrobiło mi się przykro, no, mówiłem, później zrobiło mi się przykro, ponieważ naprawdę już parę osób wcześniej promowałem, nawet sam Whiteout był przeze mnie promowany, chociaż nie wiem gdzie, ale naprawdę było to, tylko że chyba już usunąłem, bo to było tak, że ja promowałem, później usuwałem, promowałem, usuwałem, no bo żebym nie mieć tego tak dużo na swoim kanale w karcie społeczność, dlatego też tak robiłem troszeczkę porządki, ale moi widzowie dobrze o tym pamiętają, jak wypromowałem delikatnie Whiteouta, pisząc o tym, że tworzy fajne filmy i wypadałoby tam wejść, zobaczyć, sprawdzić, bo no powiem tak, naszych widzów nigdy nie braknie, naprawdę. Nigdy nie damy rady natworzyć tyle tych vlogów, filmów i tak dalej, żeby wszyscy widzowie byli zadowoleni. Dlatego czym jest nas więcej tworzących, to tym lepiej, no. Nikt nikomu nie zabiera widzów. Także no, ale ogólnie jeśli chodzi o dramę, to jest wyjaśniona, już nie wracajmy do tego tematu, proszę was. Nie piszcie komentarzy, że Whiteout coś tam, Whiteout coś tam, bo po prostu no, sprawa jest wyjaśniona. Młody chłopak, no Whiteout jest po prostu młodym chłopakiem. Z tego co wiem, nawet sam mi się przyznał, jest trochę awanturnikiem. I dlatego, no nie wiem, wpadło mu coś do głowy takiego, by tak zrobić, taki odcinek nagrać. No trochę nie przemyślał, nawet bardzo nie przemyślał. Po moim live'ie chyba doszło to do niego, jak bardzo źle postąpił. No i faktycznie odezwał się do mnie, przeprosił mnie. Może nie było to takie ładne, nie były to takie ładne przeprosiny, jakie bym oczekiwał. No ale liczy się sam gest, przeprosił. No i po tych przeprosinach w sumie było jeszcze parę rozmów takich prywatnych też. No i wyszło na to, że no, ja jestem spoko i on jest spoko, także nie było po prostu potrzeby tej dramy. No ogólnie na tej dramie sami skorzystaliśmy, obodwoje, no jakby nie patrzeć, bo ja chyba najbardziej skorzystałem na tej dramie, ponieważ bardzo dużo osób się dowiedziało o Gajwerze. Sami musieli sprawdzić kanał, weszli, obejrzeli parę filmów i stwierdzili, nie jesteś taki zły, masz fajny content i tak dalej, także w sumie zyskałem dzięki Whiteoutowi. I co? I lewa w górę, jak to mówią. Zawsze jak mijam motocyklistę, to się zastanawiam, czy mnie ogląda. Naprawdę, mam coś takiego w głowie, bo jestem tak rozpoznawalny, że jeżeli ktokolwiek chociaż jeden odcinek obejrzał, to naprawdę mnie pozna, musi mnie poznać. Ciekawe, znaczy zawsze jestem ciekawy, jak mnie mija motocyklista, taki młodszy, bo ci starsi to wiadomo, że oni mają na YouTube'a wywalone, ale ci młodsi, jak tak jadą młodsi motocykliści, to zawsze się zastanawiam. Nawet ostatnio była taka sytuacja, jak do Bobylc jechaliśmy, mijaliśmy
paru motocyklistów i w komentarzach później pisali, że ej, to byłem ja w tej minucie, to ja i w ogóle, nie, mam swój kanał i tak dalej. No i właśnie dlatego chciałem stworzyć taką serię, żeby można było takich młodych, takich nowych motovlogerów, youtuberów wypromować, dać im kopa w dupę, żeby, wow, dziura, żeby im się pomóc im się wybić, no, żeby pomóc dojść do widzów, bo warto, no nie wiem jak to powiedzieć, już mi brakuje słów, zaschło mi w gardle, muszę się czegoś napić normalnie, tyle się nagadałem, co normalnie chyba w żadnym filmie innym, chyba nawet po Bobolic przez 1,5 godziny tyle jechaliśmy, to się nie nagadałem co teraz, no i co więcej, o nowej serii było, o streamach też mogę powiedzieć, wiecie, bo bardzo mi się spodobało, ciekawe dlaczego, spodobał mi się stream ostatni i mogę też o nim powiedzieć, chociaż nie jestem do końca pewien, bo to jeszcze nie dotarło, lewa dla skuterów, to pewnie był mój widz, bo się śmiało od ucha do ucha. Nie dotarły jeszcze pieniążki na moje konto, ale no, był stream, trwał około 1,5 godziny i na tym streamie dostawałem donaty, co jest dla mnie z szokiem, bo no, nie spodziewałem się, owszem, kupiłem kamerkę do streamowania z zamiarem tego, żeby robić to dla was, dla widzów, ale nie spodziewałem się, że w ciągu jednego streama pieniążki za kamerkę mi się zwrócą i to ponad podwójnie, bo nie wiem czy widzieliście, ale na pewno nie, bo mało osób do tego dotarło. Może guma, może nie, dobra, nie będę, spokojnie, pojedziemy sobie. Na tym streamie w ciągu 1,5 godziny dostałem ponad 1000 zł donate'ów. Tam dokładnie chyba nie jestem do końca pewny, bo to mi się wyświetlały na streamie kwoty bez prowizji, a ogólnie to ludzie wysłali więcej, ale poprzez to, że były jakieś tam grafiki, czy jakieś napisy, czcionki inne pierdowe, czy choćby nawet metoda płatności jest różna, to są różne prowizje. Ogólnie ludzie mi wysłali około 1100 zł. Naprawdę, możecie mi w to wierzyć lub nie, wysłali mi około 1100 zł, minus prowizja, wychodziło na czysto 1012 zł. Naprawdę, możecie mi w to wierzyć lub nie, dostałem 1000 zł od jednego widza, był to widz Yoshi, no także Yoshi, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, dziękuję za pieniążki, na pewno nie przepierdzielę na głupoty, na pewno będzie to inwestycja w motovlogi, jeszcze nie wiem jaka, ale na pewno będzie to związane stricte z YouTube'em, nie wiem czy jakaś nowa kamera, no wiadomo, że 1000 zł nie wystarczy, ale to będzie jakaś tam część kwoty do kamery czy cokolwiek, no nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam, ale coś na pewno wymyślę. No i w związku z tym, że tak fajnie to wypaliło, Yoshi nie był jedyną osobą, która donatowała, ponieważ inne osoby łącznie zdonatowały około 100 zł. Za to też naprawdę serdecznie dziękuję. No nie będę tu wymieniał po kolei wszystkich, bo nie pamiętam w tej chwili. No Yoshi mi zapadł w pamięć, no bo też jaka wysłał, no to naprawdę no, zapadł mi w pamięć. No ale na streamie każdy, kto wysłał donate'a, był ładnie pokazany na ekranie i teraz kolejne nie wkroczą. Ała, jaka mucha była. Nie. To myślę, że będziemy to kontynuować. Zresztą napiszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł. Wiem, że tam chyba Apetyt Nowak, z tego co mi się zdaje, z tego co pamiętam, troszeczkę mnie hejtuje za te odbieganie od vlogów, od motovlogów takich zwykłych, ponieważ no, zaczął mnie oglądać właśnie przez motovlogi i chciałby oglądać tylko to, ale Apetyt Nowak, tak bezpośrednio do ciebie, nie jesteś jedyną osobą, która mnie ogląda i naprawdę są też inni. I się zastanawiam, co myślą ci inni, bo to jest tylko twój komentarz jednej osoby, a ogląda mnie kilkadziesiąt tysięcy osób, dlatego też chciałbym wiedzieć, co myślą inni, czy to
czy to jest dobry pomysł, żeby tak rozwijać kanał i znaczy rozwijać, wiadomo, że to jest dobry pomysł, ale czy dodawać nowe rzeczy, tak jak właśnie te streamy, tak jak te ocenianie kanałów, bo jak zaproponowałem, że będę oceniał kanały, to też tam był jakiś tam hejter, że ty się nadajesz, jak coś tam, nie będę, że promować to może ktoś znany, a nie ty, bo ja nie jestem znany, przecież Gajwera nikt nie zna, nie? No ale jestem ciekawy, co myślą inni, nie? Co myślicie, chciałbym się dowiedzieć, co wy tam myślicie, co macie w tych swoich głowach, czy oglądalibyście mnie na tych streamach, ten nowy content też by wam się podobał. Co o tym myślicie? Nie wiem, może ktoś napisze jakiś komentarz sensowny, a reszta to zalajkuje, żebym widział. Chociaż mimo wszystko czytam wszystkie komentarze, możecie w to wierzyć lub nie. Czytam wszystkie komentarze. Jak ktoś nie dostał serduszka, to znaczy, że napisał nieładny komentarz. Ale praktycznie wszyscy dostają serduszka, ponieważ od kiedy zbanowałem paru hejterów, którzy pisali ciągle jakieś złe rzeczy, to mam święty spokój, naprawdę. Nie wiem, czy się reszta wystraszyła, czy po prostu miałem tylko paru hejterów, ale zbanowałem, nie wiem, tam z 10 osób i już na moim kanale nic nie skomentują. Nie wiem, czy mogą mnie oglądać, chyba mogą mnie oglądać, ale naprawdę żadnych komentarzy już nie piszą, bo nie mogą. No, brawo. Policja, zróbcie coś z tym gościem, no. Wymusił mi pierwszeństwo, widzieliście to? Przecież bym się wypierdzielił, no i co wtedy? No i co? Najgorsze jest to, że nie wiem ile jadę. No, chłopaki mi zwolnili miejsce. Bardzo dobrze. A w sumie to ja pojadę sobie w lewo. Pojedziemy w aleje, zobaczcie co się dzieje. Pozdrawiam policję. Osobiście, o jakieś młode łebki. Młode łebki. Hejtujecie mnie za to, że nie używam sprzęgła w czasie zmieniania biegów. Znaczy no, w czasie jazdy, jak zmieniam biegi, to nie używam sprzęgła. Ale wrzucę wam w opisie link do filmu, w którym bardzo ładnie jest opisane to, jak działa skrzynia w motocyklu. W większości, bo tam, no zresztą wszystkiego się dowiecie z filmu. No, ogólnie mogę wam w skrócie powiedzieć, że skrzynia jest tak stworzona, żeby się nie niszczyła. Jest tak zwana półautomatyczna ta skrzynia, można tak powiedzieć. Tam są takie koła zębate, które mają luz i jeżeli zmieniamy bieg z ujęciem gazu bez sprzęgła, to te luzy są po to, żeby właśnie te biegi skokiwały same, automatycznie, bez sprzęgła. A jeżeli ktoś używa sprzęgło i przy zmianie biegu ślizga tym sprzęgłem przy każdym zmianie, przy każdej zmianie, to naprawdę bardzo szkodzi sobie na sprzęgło. Sprzęgło w motocyklu wtedy bardzo szybko pada. I tym właśnie sobie można zaszkodzić. Jak zmieniam biegi i robię coś takiego. Ja na przykład nie, teraz zmieniłem. Wiecie co, mam taki odruch, że już zmieniam, ale na przykład. O, cicho puścimy państwa. Jeżeli zmieniam biegi ze sprzęgłem i na tym sprzęgle się ślizgam, no to wtedy dużo bardziej szkodzę motocyklowi niż jak robię to bez sprzęgła. Tak jak teraz na przykład wybieram bardzo delikatny ucisk do góry na bieg, puszczam gaz i już mam. Jeszcze raz, lekki, delikatny ucisk na dźwignię od biegu, puszczam gaz i już bieg sam skakuje. No i gaz, no i jadę, nie? No, a jeżeli bym zmieniał ze sprzęgłem i by się to ślizgało, to szkodzę skrzyni. No dobra, no ale to tak w skrócie, nie jestem znawcą. Kolega tam, nie pamiętam jak się dokładnie nazywał ten kanał, ale wstawię wam w opisie link do kanału. Naprawdę fajny film stworzył o tym, jak zmieniać biegi w motocyklu. Ponieważ no można zmieniać ze sprzęgłem, można zmieniać bez sprzęgła. Jeżeli się to robi umiejętnie, to czy tak, robimy to dobrze. Ale proszę mnie nie wyzywać, że robię to bez sprzęgła, ponieważ robię to tak delikatnie, tak intuicyjnie, że naprawdę nie ma opcji, żebym zaszkodził temu motocyklowi. I co więcej, bo nie wiem, mamy piękne aleje częstochowskie, przejedziemy się po tych alejach w tom i z powrotem, no i jedziemy do Domciu zmontować tego vloga. Wrzucę wam dzisiaj albo jutro, jeszcze nie wiem, albo bolicę pojutrze, albo po pojutrze, jeszcze nie wiem. Nie wiem, właśnie to jest najgorsze, jest to, że jakbym codziennie wrzucał filmy tak jakbym chciał, to później brakuje mi materiału.
na przykład przez 3 dni nie wrzucam, tak jak ostatnio. Ostatni vlog z Bobolic, część trzecia, była po 3 dniach przerwy i miała tak słaby odbiór. Poprzednie Bobolice, dwa pod rząd były, jeszcze tam vlog wcześniej też był pod rząd. Praktycznie pod rząd wrzucałem vlogi i osiągi po prostu mnie zdumiewały, gdzie normalnie w ciągu jednego dnia jeden filmik ma 10 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to było szok, no bo takie osiągi to ja nawet nigdy nie miałem, a tu nagle boom, nie? Dlatego, że właśnie wrzucałem regularnie, praktycznie codziennie, co 2 dni był jakiś vlog. A teraz było 3 dni przerwy i wszystko spadło. Pewnie się zastanawiacie, ostatnio uświadomiłem moją dziewczynę, co to znaczy, że YouTube ogranicza nam zasięgi? Dlaczego nam zasięgi spadają? Co to znaczy? Jak to jest? Dlaczego? No, że co? Że co się dzieje? No, że co? YouTube nam blokuje filmy i nie pozwala wyświetlać innym? Nie. Dlaczego mamy większy odbiór niż wcześniej, na przykład, jeżeli wrzucamy regularnie? Ponieważ jeżeli wrzucamy regularnie, to YouTube wysyła powiadomienia innym użytkownikom. I na przykład ostatniego vloga połowa moich widzów nie dostała powiadomienia. Na przykład moja dziewczyna, jak zapytałem, czy była na premierze na vlogu z Bobolic, to ona mu powiedziała, że była na końcówce, bo nie dostała powiadomienia. Dopiero później jakoś trafiła przypadkiem na tą premierę, nie? Ale właśnie powiadomienia po prostu od YouTube'a nie było. A dlaczego? Bo miałem 3 dni przerwy. I YouTube, piękne Aleje Częstochowskie. No i, no i tak to jest. No i właśnie te powiadomienia się nie pokazują, dlatego ludzie nie docierają do naszych kanałów, co jest przykre. No i teraz powiedzcie mi, jak taki młody YouTuber, młody znowu powiedziałem, jak taki nowy YouTuber ma dotrzeć do szerszego grona, skoro nikomu się nie pokazują powiadomienia o tym, że stworzył film, stworzył vloga, czy stworzył, wrzucił jakiś post. No nie ma, ciężko jest. Musi wtedy sobie radzić jakimiś Facebookami, znajomymi, jakimiś forami, jakimiś grupami na Facebooku i na takich grupach udostępniać, tak jak ja sam to kiedyś robiłem, tam próbowałem sobie, ale to szczerze, najgorsze jest to, że to nic nie daje. Najlepsza promocja to jest wtedy, kiedy YouTuber promuje YouTubera. Dlaczego? Bo jeżeli Luczyn wypromuje Gajwera, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Ponieważ widzowie Luczyna chętnie obejrzą filmy Gajwera, ponieważ są związane z tą samą tematyką, są mniej więcej podobnie stworzone, czyli czyli Gajwer będzie sprostał wymaganiom widzów Luczyna, nie? Ale jeżeli na przykład Gajwera wypromuje, nie wiem, Fris, no to przejdzie to obok widzów tak szczerze, fajnie, no wypromował go, ale tak szczerze to po cholerę, przecież ja i tak nie oglądam motovlogów, więc w sumie żaden odbiór tego będzie. No może tam wpadnie na ten 1-2 odcinki trochę wyświetleń, ale potem znikną, ponieważ no ci użytkownicy, czy jak to powiedzieć, widzowie, nie chcą oglądać takich filmów. No to nie jest ich content, to nie jest coś, co oni lubią oglądać, dlatego też to, taka promocja nic nie da. Tak samo jak wrzucałem moje vlogi na różne fora, czy tam może już fora nie, ale na przykład wśród znajomych rozsyłałem i tak dalej, bo te vlogi miały dużo, wtedy dla mnie dużo wyświetleń, ale czas utrzymania odbiorcy był znikomy, ponieważ no oglądali, znaczy włączali ten film ludzie, którzy i tak nie chcieli tego oglądać, no bo wiadomo, że znajomy, no to zobaczę, żeby nie było, tam obejrzę chwilę i tak dalej, bo kolega mi wysłał, no niech mu będzie, że zobaczę, nie? Ale taki widz, który trafi na mój kanał i chce to oglądać, wejdzie na... Aha, no i jeszcze powiem wam, dlaczego to nie jest fajne, dlaczego takie wyświetlenia, puste tak zwane wyświetlenia, czyli wyświetlenia, które nam nic nie dają, no bo jest jedna rzecz, jest ważne jest wyświetlenie, ale ważniejsze jest utrzymanie uwagi odbiorców. To jest dla YouTube'a priorytet. Jak najwięcej czasu spędzali na naszym kanale, nie? To jest najważniejsze dla YouTube'a, dlatego też takie wyświetlenia puste, czyli ktoś włączy film, zobaczy pierwsze 20 sekund i wyłączy, to dla YouTube'a to jest informacja, że twoje filmy są ujowe, jak to powiem, już sobie wytnę, żeby nie musieć później przy montażu wycinać, że takie filmy są ujowe twoje, no bo skoro ktoś wchodzi i wychodzi, to znaczy, że ten film był naprawdę ujowy, nie? A jeżeli na mój film trafi widz z YouTube'a bezpośrednio, który chce obejrzeć taki mój film, motovlog, czy film związany z motocyklami, czy jakieś tam z imprezą motocyklową,
i chce to obejrzeć i faktycznie nie obejrzy tam 15 sekund, czy tylko na przykład obejrzy przynajmniej połowę tego filmu, no to wtedy taki film przez YouTube'a, nie wiem czy on specjalnie tak mi tutaj szybko zajeżdża, taki film przez YouTube'a zostaje promowany właśnie. Czyli takim udostępnianiem, promowaniem swoich filmów wśród znajomych czy wśród publiczności na Facebooku, której to mało interesuje, możemy sobie tylko zaszkodzić. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale ja się o tym dowiedziałem tak naprawdę przez przypadek. Czytałem statystyki, że tak powiem, można tak powiedzieć, czytałem, no. Oglądałem statystyki, testowałem różne ustawienia, sprawdzałem, dlaczego jeden film ma bardzo dużo wyświetleń, a tak naprawdę mało kto ogląda jakoś dłuższy jego odcinek. No i się wszystko właśnie okazało. Ogólnie nie chcę, żebyście myśleli, że jestem jakimś znawcą mega, nie? Że ja wszystko wiem na 100%. To są wszystko moje przypuszczenia, ale tak powiem wam w ukryciu, że jestem wszystkiego praktycznie pewien. No bo no są ważne statystyki, no algorytm, jak nas algorytm nie polubi, to nas mało kto zobaczy, no niestety tak to wygląda, no takie życie. No dlatego mówię, ja nie jestem, kurde, mam rezerwę. Ja nie jestem jakimś specjalistą od YouTube'a, nie jestem tego wszystkiego w 100% pewny. Ręki sobie na tato nie dam uciąć, bo na kole bym już nie pojeździł. Znaczy nie wiem, może bym pojeździł, może faktycznie mam rację i bym pojeździł, ale może nie. Także ręki bym sobie nie dał uciąć, ale według moich obliczeń, według mojej obserwacji, według tych moich 5 lat na YouTubie, myślę, że to co mówię jest racją. A nie wiem, Bednar, bo Luczyn to nie wiem, czy wpadnie do tego, czy zaszczyci mnie obecnością na odcinku, ale Bednar może to potwierdzić albo zaprzeczyć, może też wyrazić swoją opinię, przecież każdy może wyrazić swoją opinię. Dlaczego nie? Dzięki. Ale myślę, że Bednar to potwierdzi, bo on tak to już niestety jest, no. Może sam Bednar nie był świadomy tych różnych ekscesów z pustymi wyświetleniami, chociaż mądry gość jest, to pewnie wie, pewnie się skumał. Tylko nikt o tym też tak wprost nie mówi. Bo jeżeli ktoś się już wybił na YouTubie, to chciałby tam zostać sam na tym szczycie. Dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czasami się zastanawiam, po co jest taka ta przepychanka. Znaczy może nie przepychanka, taka... Nie wiem, no... Jak kogoś wypromuję, to mi się krzywda nie stanie. Tak. Dla mnie, nie? Bo co mi to zaszkodzi? Nie wiem, dlaczego tak sobie niektórzy myślą, że o, nie będę o nim wspominał, bo go wypromuję. O, no, to tak trochę zacytowałem tego Whiteouta, ale to przepraszam cię bardzo, Whiteout. Nie chciałem cię zacytować. No ale tak niektórzy właśnie myślą, jak Whiteout powiedział, no. No ale cóż, zobaczymy, czy się zmieścimy. Poinformujemy go troszeczkę, że jesteśmy. Dziękujemy. A i przepraszam, że jadę prawym pasem, że mijam ich wszystkich prawym, ale aleje w Częstochowie są tak zbudowane, że niestety, ale lewym pasem się nie da, bo tam jest jakieś korytko i jak w to korytko się wjedzie, to można się przewrócić. Mogę nawet wam tutaj scenkę pokazać, jak właśnie tak się stało na rozpoczęciu sezonu, bo ktoś o tym nie wiedział i tak zrobił. O, gleba. Biedny. O, nagadałem się jak głupi. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nagadałem się. Nie wolno się tak wpychać, moi drodzy. W ogóle nie mam paliwa, muszę jechać dotankować, bo będzie kryzys. Mam za dużo myśli w głowie, wiecie? Nie mogę się skupić na jednym temacie. Chyba już zauważyliście. Godzina? Jeżdżę godzinę? Oż kurde. Ja już godzinę jeżdżę, wiecie? Jestem w szoku. Napiszcie mi w komentarzu, czy bardzo was zanudzałem, czy nie. Nie wiem, czy już skończyłem, czy nie. Czy jeszcze coś powiem, ale tak powiedziałem. No i co więcej, bo już nie wiem, nie mogę się skupić. Zrobimy to.
Bo ogólnie to jest w pełni legalne, to co teraz robię, naprawdę. Jest w pełni legalne. O, proszę bardzo. Jaka grzeczna osoba. To co teraz zrobiłem, to było w pełni legalne, tylko że przy takim mijaniu aut między liniami nie wolno przekraczać linii ciągłej, czyli tak jak normalnie w przepisach nie wolno przekraczać, to tak samo tutaj nie wolno przekraczać. No i jeżeli widzimy, że się nie zmieścimy, to proszę was, nie pchajcie się na siłę, to nie ma sensu, to się robi przykre, jak się tak wpychamy na siłę i wymagamy to od kierowców samochodów, żeby nas na siłę puszczali, nie? My tak wymagamy wręcz. Ale nie róbmy tego, bo mamy taki przywilej, możemy to robić. Jest takie prawo, jest taki przepis, znaczy no przepis, jest taki przepis chyba nawet mówiący. No wiem sam od policjanta, że mogę tak robić, to jest dozwolone przepisami, żebym sobie wymijał wszystkich środkiem, czy tam lewą stroną, jeżeli tylko mam miejsce, nawet jeżeli jest podwójna ciągła, a ja się zmieszczę, to mogę wyprzedzać. Wiecie o co chodzi, że nie przekroczę tej linii ciągłej, to wtedy też mogę wyprzedzić, minąć taką osobę. Mimo tego, że jest linia ciągła, czy nawet podwójna ciągła, mam prawo wyprzedzić, jeżeli się zmieszczę, jeżeli jest na tyle szeroki pas, to mam takie prawo, bo jestem jednośladem, jestem na tyle wąskim pojazdem, że mam prawo sobie mijąć drugi pojazd, jeżeli tylko nie przekroczę linii ciągłej czy podwójnej ciągłej. Tak samo, jeżeli się zmieszczę między autami, to tam mam prawo to robić. No, ale nie róbcie tego na siłę. Starczy mojego pierdzielenia. Godzina pierdzielenia. Jak ja to zmontuję? To będzie najdłuższy odcinek z pierdzieleniem w mojej karierze youtubera. Ale może wyjaśniłem wam parę spraw różnych. Co? Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało, czy nie. Czy gadałem bez sensu, czy w ogóle zrozumieliście cokolwiek z mojego natłoku myśli. Jeżeli komukolwiek coś się przydało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Muszę mówić cicho, bo tam ludzie mnie słyszą obok. To jest takie dziwne. Zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, czy wam się podobało, czy nie podobało. Co zrozumieliście, a czego nie zrozumieliście. Może wam jeszcze wyjaśnię w następnym odcinku. Może zrobię taki odcinek luźny z pogadanki. Dzisiaj nie miałem ochoty jeździć nigdzie dalej, dlatego też sobie właśnie pomyślałem, że sobie pojeżdżę tak po okolicy i coś tam pogadam do was. No i przede wszystkim opowiem o tej nowej serii, jaką wymyśliłem sobie. Myślałem, że będę pierwszy, ale niestety, albo stety, Bednar mnie ubiegł i zrobił to pierwszy. Chwała mu za to, szacuneczek, jak to on mówi. No ale cóż, no nie kontynuuję, więc ja sobie przejmę tą, może przejmę, tak powiem brzydko, przejmę tą pałeczkę. Pałę. No i spróbuję, no ja mam chęci, mam siły i mam pomysły, także myślę, że może to wypalić. No to co? Więcej. Moi drodzy, trzymajcie się, nie? Łapka, subek, wiadomo, wszystko wiecie, nie? Napisy teraz, tak? Napisy będą szły, może już koniec? Może jakieś intro, może jakaś guma, nie wiem, coś, no, trzymajcie się, siema.